STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Ja, ich denke, wir haben ein sehr intensives, sehr gutes, spannendes Spiel gesehen. Myślę, że widzieliśmy dzisiaj bardzo intensywny, ciekawy mecz. Erste Halbzeit, denke ich, waren wir ein Tick besser. Vor allem die ersten 25 Minuten haben wir überragend gespielt. W pierwszej połowie uważam, że byliśmy odrobinkę lepsi. Przede wszystkim pierwsze 25 minut graliśmy naprawdę wspaniale. Es war klar, dass wir dieses Tempo und diesen Rhythmus nicht über 90 Minuten halten können. Było jasne, że tego tempa nie uda nam się przez całe 90 minut podtrzymać. Es war auch klar, dass Legia Warschau eine Schippe drauflegen wird in der zweiten Halbzeit und dass sie viel Druck auf uns ausüben. Było też jasne, że Legia Warszawa na pewno dołoży w drugiej połowie i będzie chciała ten mecz wygrać. Da haben wir in der zweiten Halbzeit die Spielkontrolle verloren. W drugiej połowie niestety straciliśmy kontrolę nad grą. Dennoch war es aber nicht so, dass Legia in Minutentakt Chancen kreiert hat. Ale to też nie było tak, że Legia co minutę kreowała sobie sytuację. Wir sind nicht eingebrochen nach dem 1-1. Nie załamaliśmy się po tym 1-1. Und ab der 80. 82. Minuten haben wir wieder dann mehr Kontrolle gehabt. I od około 80. 82. minuty to znowu my mieliśmy kontrolę nad meczem. Ja, alles in allem ein gerechtes Unentschieden. Ogólnie uważam, że jest to sprawiedliwy remis. Nach Jagiellonia-Spiel wollten wir eine Reaktion zeigen. Ich glaube, das ist uns heute gelungen. Po meczu z Jagiellonią chcieliśmy pokazać odpowiednią reakcję i uważam, że to nam się dzisiaj udało. Ich hoffe jetzt, dass Kamil Drigas, der verletzt ausgewechselt werden musste, und Mariusz Malec, dass nichts Schlimmes ist. Mam nadzieję, że po kontuzjach Mariusza Malca i Kamila Drigasa, że nie są to straszne kontuzje. Das wäre natürlich ein ganz fader Beigeschmack zu diesem tollen Spiel. Oczywiście byłoby to do tego wspaniałego meczu taka gorzka informacja. Ich habe dem Trainer von Legia versprochen, dass wir Mittwoch alles wieder raushauen werden gegen Piast Gliwice. Trenerowi Legii obiecałem, że w środę z Piastem damy wszystko od siebie. Zweifelsohne spielen wir gegen eine Top-Mannschaft. Na pewno też będziemy grali z drużyną topową. Ja, wir spielen das letzte Spiel in dieser Saison zu Hause und wollen uns von unseren Fans entsprechend verabschieden. Będzie to nasz ostatni mecz przed naszymi kibicami na własnym stadionie i chcemy się z naszymi kibicami dobrze pożegnać w tym sezonie. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal schauen, welche Spieler uns zur Verfügung stehen. Ale przede wszystkim musimy jako pierwszą rzecz zobaczyć, jakich będziemy mieli zawodników do dyspozycji. Ja, jetzt gilt es zu regenerieren. Teraz musimy się zregenerować. Ja, und sich dann auf das nächste Spiel zu fokussieren, das nächste schwere Spiel. I skoncentrować się na następny ciężki mecz. Wir versuchen das Rennen um die Meisterschaft spannend zu halten. Spróbujemy jak najbardziej pozostawić ten wyścig o mistrzostwo, żeby ten wyścig o mistrzostwo był jak najbardziej jeszcze ciekawy do końca. Dziękuję. To są rzeczy niewytłumaczalne. Na pewno nie jest to tak, że wszyscy to widzą, począwszy od dziennikarzy, skończywszy na kibicach, a sztab szkoleniowy tego nie widzi. I jakby nie próbuje tego akcentować w żaden sposób. Niemniej jednak mi się wydaje, że dzisiaj akurat to był najgorszy początek ze wszystkich. No bo wcześniej te początki to też czasami było tak, że okej, pierwsza akcja jakaś tam przypadkowa i tak dalej. I później to rzutowało tam, że się straciła bramka i się mówiło, że no słabo zaczęliśmy. Niekoniecznie zawsze tak było, ale dzisiaj to była słaba, można powiedzieć, w całości pierwsza połowa, bez werwy, zagrana właśnie tak zbyt pasywnie, bez agresji, bez tego wszystkiego, co jest potrzebne do wygrania meczu piłkarskiego z kimkolwiek, więc tego nam zabrakło, dlatego dzisiaj nam brakuje dwóch punktów, bo druga połowa, odrobienie strat, to nie uda się zawsze odmienić w komplecie losy spotkania, więc jest to rzecz mało wytłumaczalna, ale którą
nie akceptuję i to powiedziałem też zawodnikom i na pewno zrobię wszystko, żeby takiego czegoś w przyszłości nie było.